Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Czwarty odcinek. Zagrajmy w Nax Origins, Nax Island. I cóż, no mamy już właśnie ten drugi nasz epizod. Jak widzicie, jest tutaj 21 rund. Przy czym niektóre rundy są bardzo krótkie i dość szybko się je przechodzi. Jak widzicie, mamy też kosmos. Także jest tego spoko. Mamy nowe typy leveli, co też jest tutaj zaznaczone. No i cóż, dzisiaj przejdziemy sobie dwie pierwsze rundy, czyli ten odcinek myślę, że będzie dosyć krótki, ale cóż, takie też są potrzebne. No i Nax Island ma dość nietypowe rodzaje leveli, znaczy w większości, ponieważ nie wszystkie takie są, ale tutaj bardzo często natkniemy się na klucze, których nie będziemy musieli zdobywać, ponieważ one nam tylko mogą ułatwić dojście do bonusu. I w misji treningowej również tak jest, mamy trzy klucze, których właśnie nie musimy zbierać. I pewnie zauważyliście, że ta runda bardzo jest podobna do właśnie tej misji treningowej poprzedniej. Poprzednich odcinków, z pierwszego bądź drugiego odcinka, teraz już nie pamiętam. No cóż, jest podobna, ale bynajmniej nie jest taka sama i to właśnie wychodzi na plus. Tu będzie klucz, o ile się nie mylę, ukryty. Ja się na tych kluczach nie będę za bardzo skupiać, tylko tutaj pokażę, jak je zdobyć. Znaczy w tej rundzie mniej więcej pokażę ich rozmieszczenie. Natomiast tak ogólnie, no to nie będę się na nich skupiać, bo szczerze mówiąc nie pamiętam położenia ich wszystkich, tak więc trochę by mi to zajęło. Ale nic, zbieramy monety. I ta misja, tak jak wspomniałem, jest bardzo, bardzo krótka. Za chwilę nastąpi jej koniec. Z tym, że właśnie tutaj mamy ostatni klucz. Ktoś się może zastanowić. No dobra, masz te wszystkie klucze, ale co one otwierają? A widzicie, tutaj trzeba trochę pokombinować, żeby się dowiedzieć. I wtedy dochodzimy właśnie do takiej skrytki. No i myk. Aj. No i myk. Właśnie wygraliśmy rundę. I aha, jeszcze jedna rzecz, ponieważ ten cały epizod nie był robiony przez jedną osobę, także no typy leveli mogą się od siebie różnić. Nie pamiętam już dokładnie, który level kto robił, natomiast, znaczy mniej więcej wiem, że o dwóch rundach mniej więcej wiem, że to robiła inna osoba. Nie, przepraszam, nie, o dwóch. A może o trzech, mniejsza, no. I to jest runda, w której mamy takie latające wyspy. I bardzo fajnie to wygląda. Z tym, że tutaj muszę uważać, ponieważ mamy coś takiego jak krzaczki. I one nam bardzo dużo tych takich małych owoców dają. Tylko problem jest taki, że właśnie gra się spowalnia przez to. No dobra, tu się akurat nie spowolniła, ale no jest duża szansa, że się spowolni, więc zawsze kiedy coś takiego nadejdzie, ja będę po prostu ciął. Włączę i wyłączę nagrywanie, czyli w sumie standard. Okej, mamy meduzę. To jest jeszcze ta meduza, znaczy to jest ten, meduza, którą ja przerobiłem. To znaczy przerobiłem, no udało mi się znaleźć z innej gry, teraz już w sumie nawet nie pamiętam jakiej. Dobry sprite meduzy, który taki sprite, który uznałem, że jest ok i by pasował. Przerobiłem też helikoptery, aczkolwiek wiecie, przerobiłem je w taki sposób, że to już nie są helikoptery, także trochę słabo. A one się tutaj pojawiają bodajże w 10 rundzie. No i cóż, mogę powiedzieć. Tutaj naszym największym problemem jest otworzenie tych drzwi. Tych takich niebieskich drzwi, nie wiem czy je tutaj pokazywałem, ponieważ przycisk znajduje się bardzo blisko nich, ale wiatr, bardzo silny wiatr uniemożliwia nam dostanie się w tamto miejsce, dlatego musimy je obejść. A właśnie, nie wspomniałem o tym, wilki, nowi przeciwnicy, tak,
którzy już właściwie byli z nami od samego początku, już jak było Rooster Island 2, tak? Tylko że nie użyto ich i wilki w działaniu, mówię tutaj o tych czarnych wilkach, ponieważ są różne odmiany, zachowują się podobnie jak króliki, z tą różnicą, że no są trochę większe i zabierają 2 punkty energii przy jednym uderzeniu. Także musimy uważać. Oprócz tego mamy wilki czerwone, które za nami chodzą. Jeszcze mamy wilki różowe, które też za nami chodzą. Ale czym one się różnią? Nie pamiętam do końca, czym się różnią. Chyba różnią się tym, że one za nami chodzą od samego początku. W sensie... no nie wiem. W sumie, że te czerwone wilki nas gonią tylko w momencie, kiedy jesteśmy blisko nich. I one wtedy zaczynają działać, natomiast tamte już od samego początku zmierzają w naszym kierunku. Tak mi się wydaje, że tak właśnie było. Ale nie dam sobie ręki za to uciąć. Ach, te winogrona, dobra, wezmę je. Tutaj odblokowaliśmy sobie te czaszki i możemy iść dalej. A tu z kolei mamy nowego przeciwnika, czyli Rexa w takim czołgu. Który jest bardzo podobnym przeciwnikiem do tej wiewiórki. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli gra się zacięła. No to właśnie przez te krzaczki. Właśnie przez nie ta gra się zacina. No dalej. Bo to jest w sumie dziwne, bo tutaj z kolei jest wszystko ok, ta gra się nie tnie w ogóle. Aj, oberwałem. No trudno się mówi. Okej. I mamy guzik, użyjemy go. Gdzie było to wyjście? A no tak, tutaj. No coś tak myślałem, że ono gdzieś wyżej się znajdowało. I myk, nie ma już świni. Tu za chwilę będzie koniec chyba tego levelu. O Jezu, znowu. Dobra, na przyszłość będę pamiętać, żeby no, te krzaki po prostu omijać w miarę możliwości. Bo to jest trochę słabe. No, znaczy, wiecie, no, Nax ma też to do siebie, że ona atakuje już samym dotykiem, więc też nieco, czasami nie bardzo można ominąć je. Też jest rzecz, o której warto pamiętać. No i mamy meduzę. Meduza ogólnie, ile nam zabiera? Chyba 2 punkty energii, z czego mamy 2 typy meduzy. I jedna do nas strzela, więc lepiej się trzymać na dystans. Ale to jest akurat ta najzwyklejsza. I... Czy da się tu jakoś przeskoczyć? Nie mogę. Ale udało nam się ukończyć ten poziom. I myślę, że na dzisiaj to będzie koniec. Ja pewnie nagram jakieś tam odcinki, w których będzie więcej tych rund, bo niektóre są dosyć krótkie, tak jak wspominałem. Ale póki co się z wami żegnam i do następnego.